Magda Marszałek, dzień dobry. Zapraszam na piątkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Na wnuczka policjanta czy urzędnika. Te sposoby na stałe weszły już do złodziejskiego repertuaru. Ale oszuści nie śpią i wciąż zmieniają swoje metody, dostosowując je do nowych warunków. Teraz wykorzystują pandemię koronawirusa i oferują między innymi inwestowanie pieniędzy w różnego rodzaju systemy promocyjne. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na nieuczciwą ofertę. Wykorzystują to oszuści, którzy za pośrednictwem internetu proponują udział w projektach inwestycyjnych z małą opłatą startową, polegających na promowaniu danego produktu lub usługi wśród znajomych. Kuszą szybkim i pewnym zarobkiem bez żadnego ryzyka, ale tak naprawdę werbują kolejne osoby do piramidy finansowej. W pewnych czasach czujemy się zagrożeni nie tylko pod względem zdrowotnym związanych z epidemią wirusa, ale też pod względem finansowym. Wiele osób ma ograniczone zarobki, traci wynagrodzenie czy w skrajnych przypadkach pracę i staramy się znaleźć receptę na to i chcąc tak szybko zarobić, dokonać inwestycji życia, dajemy się ponieść reklamom, zapewnieniom o możliwości wysokiego zarobku i inwestujemy nasze skromne często środki, licząc na to, że zwrócą nam się wielokroć po określonym czasie. I po tym czasie okazuje się, że padamy ofiarą oszustwa. Eksperci przestrzegają też przed inwestycjami, z których część dochodu ma zostać przekazana na cele charytatywne. Dajemy się zwieść również twierdzeniom, że to jest pewien element akcji charytatywnej, że część zysku z tego przedsięwzięcia czy naszego wkładu jest przeznaczone na walkę z ubóstwem, na wspomożenie rodzin w trudnych sytuacjach i inwestujemy te środki też z przeświadczeniem, że robimy coś dobrego. I faktycznie pomagamy, ale pomagamy przestępcom. Do takich ofert na pierwszy rzut oka nie do odrzucenia. Warto podchodzić z rozwagą i pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania. Zastanówmy się zawsze 10 sekund, zanim na tej klawiaturze komputera klikniemy tą ofertę i w ten sposób zobowiązujemy się do umowy, która również niesie dla nas konsekwencje finansowe. Na nowe formy działalności oszustów reaguje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który prowadzi specjalną kampanię społeczną Sprawdzaj, czytaj, pytaj. W jej ramach uruchomiona została specjalna infolinia dla osób, które padły ofiarą takich nieuczciwych praktyk. Wieżowce bez sypów na osiedlu Staszica. Nowe zasady zbiorowego karania za niesortowanie śmieci sprawiają, że coraz więcej śmietników na klatkach zostaje zamkniętych. Podwojenie dotychczasowej stawki za wywóz odpadów. Z taką karą mogą liczyć się mieszkańcy, którzy nie stosują się do wymogów dotyczących segregacji śmieci. Widmo reperkusji skutecznie działa na osoby zamieszkałe na osiedlu Staszica, czego wynikiem jest coraz więcej zamkniętych sypów. Wnioski mieszkańców napływają do spółdzielni, która blokuje dostęp do kolejnych śmietników, mobilizując tym samym mieszkańców do segregacji odpadów. To jest na wniosek mieszkańców, zamykamy sypy. Na dzień dzisiejszy mamy zamkniętych około 35 sypów na różnych jednostkach, a szczególnie teraz właśnie się nasiliła akcja na jednostce C, to znaczy Dąbrowskiej, Zapolskiej i w tych okolicach po prostu zamykamy na wniosek oczywiście większości mieszkańców, którzy korzystają z tych sypów. Mieszkańcy osiedla w różny sposób reagują na kwestię zbiorowego karania za brak segregacji śmieci. Jednocześnie są zgodni co do tego, że sortowanie odpadów to dobra praktyka. Moje córki powiedziały, mama, musimy segregować, my segregujemy i ty tak samo również, ja segreguję. Pokupywały mi wiadereczka takie małe, ja mogę sobie dwa razy dziennie bio zanieść, prawda, żeby mi to nie cuchnęło. Oczywiście z żoną segregujemy i to nie chodzi o pieniądze. Ludzie sobie muszą zdawać sprawę, że jak będą dalej tak postępować, bo niektórych stać na przykład, to jest największa głupota, że go stać i on będzie płacił po drugie. Ma segregować, ma. Po prostu moje zdanie jest takie, że trochę szerzej trzeba patrzeć. Tam, gdzie ja mieszkam, to do tego śmietnika kto chce przyjeżdża. Pół miasta przyjeżdża. Mieszkam nad Skarbą, na Staszica i tam wjeżdżają nieraz wieczorem, oglądam to chyba, przyjeżdża wyrzucić śmieci. Kto to chce segregować? Nie wiem, jak to będzie. To znaczy ja mam segregować, a za niego muszę płacić. Ludzie, którzy chodzą po śmietnikach, po prostu bałaganią. Wyrzucają, przerzucają.
te sortowane z tymi różnymi, a oni później nas straszą, że będą płacić to czy tamto. Nie? Dlatego, że wsypy są niepozamykane i nadal lokatorzy wyrzucają śmieci do wsypu. Jeżeli jest obowiązek segregacji i pojemniki są na zewnątrz, to uważam, że powinno każdego z nas to obowiązywać, żeby wywnosić na zewnątrz, prawda? Coraz więcej jest również wniosków o wynajem pomieszczeń przy zsypach. Mieszkańcy z chęcią wykorzystaliby je jako tak zwane skrytki, jednak żeby to zrobić, muszą uzyskać zgodę spółdzielni mieszkaniowej. Na dzień dzisiejszy czekamy na opinię strażaka, który określi, w jaki sposób możemy je wynająć, czy przekazać, wynająć mieszkańcom, którzy się zgłoszą do spółdzielni, żeby zagospodarować te pomieszczenie. Na dzień dzisiejszy wiemy, że trzeba będzie tam drobne inwestycje zrobić, a przede wszystkim wymienić drzwi na ognioodporne i 30, żeby po prostu takie są mniej więcej ustalenia ze strażą pożarną. Pieczona kiełbaska to przysmak, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie letniego wypoczynku. O ile właściciele działek czy domów z ogrodem nie muszą martwić się tym, gdzie rozpalić ognisko czy postawić grilla, to osoby mieszkające w miastach mogą mieć z tym spory problem. W takiej sytuacji pozostaje na przykład wypad na łono natury. Warto jednak pamiętać, że miejsce na rozpalenie ognia nie może być dowolne. Niezależnie czy jest to las, łąka, jezioro czy rzeka, ogniskiem albo grillem można cieszyć się jedynie w specjalnie wyznaczonych miejscach. Inaczej musimy liczyć się ze srogim mandatem. Nasze województwo lubuskie jest pięknym województwem, można powiedzieć takie Mazury zachodniej Polski. Dużo osób spędza ten czas w tych ostępach leśnych, mamy dużo jezior, dużo lasów, ale proszę Państwa, jasno trzeba sobie powiedzieć, grillowanie i rozpalanie ognisk tylko w miejscach do tego wyznaczonych za zgodą nadleśniczego danego obszaru i trzeba takie miejsca sobie znaleźć, dotrzeć do leśnictwa i ewentualnie uprzedzić i mieć normalną zgodę na rozpalanie takiego ognia. W żadnym innym wypadku nie możemy rozpalać tych ognisk i grilli w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Takie punkty, w których możemy legalnie, ale przede wszystkim bezpiecznie rozpalić ognisko lub postawić grilla, znajdują się w kilku miejscach na terenie nadleśnictwa Kłodawa. Są wyposażone w drewniane ławy i stoły przydatne przy dłuższym piknikowaniu. Są duże obostrzenia, jeżeli idzie o palenie ognia. I to grill również się kwalifikuje do tego, no bo jest to jakby otwarty ogień. Bez względu na to, że on tam się gdzieś na blasze znajduje czy coś takiego, to zawsze może dojść do zapruszenia. I dodatkowo w jakiś sposób trzeba się potem pozbyć nawet tego żaru jeszcze gorącego i często właśnie pożary powstają od takiego porzuconego jakiegoś ogniska czy porzuconego tych resztek z grilla, prawda? I my bardzo jesteśmy wrażliwi na tym punkcie i nie wyrażamy zgody na możliwość jakby swobodnego korzystania z ognia w lesie. Mamy wyznaczone punkty. W zasadzie w tej chwili to są trzy takie miejsca, w których jakby dopuszczamy palenie ognia i tam są wyznaczone paleniska. Ognisko lub grilla rozpalić możemy nad jeziorem Grabino, przy leśniczówce nad jeziorem Nierzym oraz w Marzęcinie. Przed nami kolejny wakacyjny weekend i kolejna porcja muzycznych doznań na gorzowskim Starym Rynku. To w ramach akcji Dobry Wieczór Gorzów. Patrzę na zegarek, jeszcze około 2 minut zostało nam do tej godziny 19:00. Wakacyjne przedsięwzięcie organizują wspólnie Miejskie Centrum Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Teatr imienia Juliusza Osterwy, Filharmonia Gorzowska, Miejski Ośrodek Sztuki, Jazz Club pod Filarami oraz Muzeum Lubuskie. Tym razem w sobotę na plenerowej scenie ponownie zaprezentują się aktorzy gorzowskiego teatru, którzy wystąpią w spektaklu Okularnicy. Po nich znane i lubiane przeboje z musicalu zagrają muzycy Filharmonii Gorzowskiej. Niedzielny wieczór wypełnią natomiast cygańska energia i barwy. W pełną niepowtarzalnego klimatu oraz bezgranicznego pasji muzyczną podróż zabierze gorzowian Cygański Teatr Muzyczny Terno. Dobry Wieczór Gorzów w soboty rozpoczyna się o godzinie 19:00, a w niedzielę o 17:00. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mogę serce złamać? Dziękuję za uwagę. Na następne informacje o Telewizji Gorzów zapraszam już w poniedziałek o godzinie 17:30. Do zobaczenia.